Siemanko, po krótkiej przerwie, kilkudniowej. Czas najwyższy, bo mam komplet, czyli mam zregenerowaną pompę pyskową na oryginalnych częściach japońskich, kubotowskich. No i wtryski, czyli wymienione końcówki wtrysków. Tamte końcówki wtrysków były popalone. Lały jak szalone, się zrymowało. Teraz myślę, że warto byłoby teraz w pierwszej kolejności spróbować wykręcić tą śrubę, która jest zerwana. Ostatnio próbowałem trochę przecinakiem, ale zobaczcie, tu jest zerwana śrubka, tu, i zobaczymy, co z tego będzie, czy to w ogóle będzie. Myślałem, w pierwszej kolejności chciałem ją od góry do dołu naciąć, żeby zrobić rowek, żeby śrubokrętem płaskim wykręcić, ale póki co mi się to nie udało. Coś tam. Ale kurde, nie ma dostępu dobrego. Chłopaki, słychać, nie wiem czy słyszycie to na materiale, jak już jadę ze skoczkiem, bo w sobotę brakło piasku. Kawa miał urodziny, dodatkowo to szybciej zwinęliśmy imprezę. Parę dni temu Paweł miał urodziny, ze 2-3 dni temu. Nie wiem, mam wrażenie, że się chyba zruszyła. Nie, śrubka po prostu zerwana. To był, wiem, że to właściwie nie wiem, z drugiej strony jest impuls. Z drugiej strony oryginalny jest impuls, a to co to było? Nie wiadomo, ale jest miękka na tyle, że chyba się nie zruszyła, a na razie dupa z nią. Kurde, że się tutaj nie chce. Nie wiem, czy widzieliście na początku, jak to wyglądało, ale na początku to ona była, do niczego się nie nadawała, bo była zbyt krótko, praktycznie na granicy elementu była. Nie, taki nawet opcji nie ma. Tak łatwo to chyba nie pójdzie. Ciekawe, czy w środku dużo. W środku jest pełno, czyli ona nie przeszła na wylotówkę, bo nie ma takiej możliwości. Czyli była pewnie za długa śruba. Gdybać sobie teraz można, no. Ale trzeba się tego pozbyć, bo bez tego dalej nie ruszam, nie montuję. Nie montuję cewki gaszącej, no bo bez sensu to będzie. A na jedną też nie będę tego kręcił. Kurde, światełko by się lepsze przydało. Walczyć i do was wraca. Bo szkoda materiału. Na razie się odpuszczam, bo nie chce mi się iść do busa, do chłopaków, a tam mam tą kątową nasadkę na kluczu darowy i będę w ten sposób coś myślał, żeby no rozwiercić to, przegwintować ewentualnie na większą średnicę i tyle. Bo niestety jest, nie ma się za co złapać. Miejsca w ogóle nie ma tam. Tak więc szkoda na to na razie czasu. Tu mi chłopaki od pomp powiedzieli, żebym, broń Boże, tu nie dawał silikonu. Tylko te oryginalne uszczelki, które były stalowe. Tylko je tawotem przesmarować, smarem. Delikatnie smarem liznąć i na nie skręcić to wszystko porządnie.
zastosuję się do ich rad. No bo one też nadają głębokość osadzenia pompy, co jest podyktowane też dawką paliwa, tak? Jednocześnie to ustawia dawkowanie paliwa. Dobra, zrobimy tak, jak chłopaki mówili. Tylko gdzie to jest? Tu jest. Smarem przesmarować delikatnie. Praktycznie bez warstwy, tylko żeby cyk i górę też kazał, między uszczelkami nie, tylko górę. Dobra, teraz kwestia, jak to było tam, czyli wysunięte, w tej chwili jak to się zachowuje. Czyli jest w tym kierunku. Teraz to włożyć, żeby trafić tam. Dobra, to spróbujemy. Gdzie to było teraz? Dobra, zobaczymy, czy to się... Okej, zachowuje się poprawnie, bo fajnie tam wlazło w ten. Dobra, czyli taki interes teraz. Raz, dwa. Te dwa idą tam. Jedna poszła na dół. Dobra, znajdę tamto i wracam. Ten, jak on był tutaj. Nie, to było tutaj chyba te. I średni klucz. Dobrze, mówię, dobrze.
Teraz z drugiej strony jeszcze dwie. Dobra. No ja jestem dobrej myśli, no bo myślę, że się uda. Jeżeli jednak się nie uda, nie kombinuję zbyt wiele i decyzja jest taka, że no przydałaby się nam na drugą budowę, bo tą prawie kończymy. Zero. Dzisiaj będziemy mieli zrobione roboty ziemne, ale na następną by się przydała, tak? Bo to jest przez koparkę, przez brak mini koparki jesteśmy cały dzień pracy w plecy. Jeżeli można to powiedzieć, w plecy. Jeżeli jednak odpali, na co liczę, to składam tylko ją do kupy. Kabinę tylną obudowę zakładam i po skończeniu tamtej budowy kolejnej, co mamy, myślę, że będziemy już na Myśliwożycach urzędować. To wtedy będzie w zimę szła kapitalka, czyli wyciągam silnik, silnik oddaję do firmy, która mi go zrobi. Aha, kupiłem też olej, wymienię sobie olej przy okazji. Dobra, czyli ten temat mam załatwiony. Kawa dzwonił. Zobaczcie, tu mam pompę. Teraz, może teraz sobie wymienię jeszcze tą pompkę paliwa w tym czasie. Najpewniej będzie pokazane, gdzie, w którym kierunku tu ma iść. Nie jest tego miejsca tutaj. To jakaś większa jest, ale okej. Na pewno nie zaszkodzi większa. Czyli tu w pierwszej kolejności, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić taki myk. Tej drugiej końcówki oczywiście nie mam. W koparce jest na przewodach to zrobione. Ja sobie je ładnie zalutuję. Przynajmniej się postaram. Tu powinienem mieć termozgrzewalne. Czyli tamta pompka, która jest tutaj, zostanie w tej chwili wywalona, bo ona coś nieraz przerywała. No i też ostatnio, jak patrzyliście, wydawało się, że jednak troszeczkę słabe te ciśnienie idzie. Nie wiem, czy tak miało być, nie pamiętam generalnie rzecz biorąc, no ale zaraz się okaże. Tu widzieliście wcześniej, że obeszliśmy ten oryginalny przewód paliwowy, żeby coś tam wyeliminować też po drodze. No i wyeliminowaliśmy. W ten sposób ona będzie tutaj u nas. Ale najpierw trzeba zobaczyć, jak tam z tą instalacją wygląda. Jeżeli można nazwać instalacją, no bo też teraz wychodzą niuanse, jak to w życiu, tak? Wychodzą niuanse w tej chwili też takie, że widać, że coś było kombinowane z tą pompką i z instalacją. Instalacja to w ogóle cała będzie do kapitalki przeze mnie zrobionej. Aha, dobra, to jest. To jest. Gdzie to tam trzyma teraz kwestia? Dziesiątka chyba kluczyk. Od korpusu muszę ją, od budy ją muszę kręcić. Ale to będzie za krótkie. Chowam szufladę, bo już raz ją łapałem. Jakby mi się tak wszystko wysypało, pewnie bym skończył dzisiaj karierę tutaj. Z
zdenerwowany. Osoby dorosłe, jest tutaj mało miejsca do pracy. Dobra, luźny. Czyli mogę... Aha, ten jest masowy, okej, okay, to dobrze wiedzieć, bo dziwne kolory były. Czyli teraz muszę zdemontować. Zanim jeszcze pościągam wężyki, to widzicie, co nam się dzieje. Nigdy nie była eksploatowana na czas ten sprzęt. Chyba od urodzenia. Naprawy bieżące nawet nie były robione. Przewodę od razu podmieniam, tak? Bo to głupotą byłoby tego nie zrobić, jak to nigdy nie było ruszane, widać. No, gdzie. Dobra. Tutaj może zejdzie, bo to jest gumowy, okej. Okay. A tu nie ma znaczenia dla mnie w tej chwili. Tak było oryginalnie, japońsko. Kiyosamiti Yabadu. Dobra, generalnie nie ma co na nią patrzeć. Tylko trzeba zrobić od razu tutaj sobie, zarobić masową końcówkę. Bo ją się wykorzysta oryginalnie do tego, żeby po prostu była. Gdzie ja je dałem, te wszystkie, co wyciągnąłem z kopareczki, duperele i te wszystkie sprzęciki. Tutaj to mam tylko te. O, to jest pytanie, panie kierowniku. Panie kierowniku. Dobra, muszę poszukać tego, bo miałem gdzieś tutaj sobie ostatnio. Dobra, poszukam i wracam do was. Tu chyba są. Znając życie, Hipolicie, tu tego nie będzie, a tutaj na zasilanie
Tutaj jest zasilanie pompy plusowe, ale kombinacja, ja pierdzielę. To już sobie stąd puszczę nowe. Zobaczcie, jakie kombinacje alpejskie gościu tu robił. Czyli tak zwana rzeźba przez duże rzet. Zrobimy sobie od razu takie połączenie. Przepraszam za bałagan, ale no, ja startuję dopiero z moim interesem, z moim warsztatem, tak więc da się to zrobić, ale muszę teraz przynieść lutownicę i parę duperel innych. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze pamiętałem, że mam i dobrze pamiętałem. Nie muszę do sklepu specjalnie jechać, po, żeby do masy się dostać. To będzie ok. Oczywiście czarny. Nas interesi. Nas interesi oczywiście czarnych. I zrobię sobie na dwie, czyli tu masę, a to, tam sobie zrobię męski, żeński, czyli będę musiał wlutować się również tam, na miejscu, w kopareczce już samej. Ale to... momento. Chłopaki dzwonią, że skończyli wibrować, bo tak się umówiliśmy. Tak jak mówiłem, dyrektor dzwonił, że piasek został dowieziony i chłopaki kończą wibrować drugą parcelę. Tak więc zaraz pojedziemy obcykać tam. Znaczy pojedziemy, zrobimy i... mogę wracać tu, bo to dzisiaj robię z doskoku, bo tamta robota jest robotą ważniejszą. Dobra, pociągam pięknie. Z drugiej strony tylko muszę zrobić. To już sobie zrobię tutaj. I mogę lecieć. Tu sobie zrobimy męski, a tam żeński, obojętnie, który będzie z której strony. Nie mam praski do tych oryginalnych, do tych, a nie mam aż takiej, nie mam w tej chwili lutownicy tutaj, tej innej, co mam, którą mógłbym tam dojść i fajnie to zrobić sobie, ale poradzę sobie tak. Czyli tu zrobimy... I co, gdzie zrobimy? I tak to miałem robić później w międzyczasie, ale mówię, jak jest teraz już okazja, to będzie duperelek jeden zrobiony dodatkowy, który będzie zrobiony pewnie, tak jak chcę. Dzień.
Dobra, dole, z drugiej strony. No i teraz jeszcze tam muszę zalutować to. No i tam może być więcej nerwów i myślę, czy by tego nie wyłączyć na ten czas. Ale spróbujemy. Ale tu jest taki temat, że to jest tu jeszcze łączone. Aha, tu jest łączone. Tu bezpośrednio z tej idzie. Na tyle to on starczy. Ale kostka zdezolowana, ja pierdziel. Kostka zdezolowana nic nie trzyma. Czyli tu jest ten zasilający. Ale on wygląda, ten kabel. Tutaj zrobimy sobie za jednym lutowaniem całość. Ale te kable są w tragicznym stanie. Instalacja i tak będzie cała nowa szła. No ale teraz nawet nie podejmuję tej próby, tej roboty teraz nawet nie podejmuję, no bo to się nie skończy dobrze czasowo dla mnie w tej chwili. Bo jak już bym to teraz rozgrzebał, no to naprawdę już byłoby głupotą. Niektórzy pewnie pomyślą, że już w tej chwili jest głupotą, że ja to próbuję tylko odpalić, jeszcze nią działać, zamiast od razu robić kapitalkę, bo mam już tyle rozbebeszone z tyłu. No ale ja podejmuję tą decyzję. Wyłazimy, wyłazimy. O, tu jest ta, czyli ona to ładnie na to najdzie i nam to wszystko. Teraz to szefuję, nie wiem czy ty wziąłeś odpowiednią tę koszulkę jednak. Jeszcze. Jedziesz. Dobra, pięknie. Czyli tu mam, to mogę zabrać. Przykręcę jeszcze tutaj, kurczę, dałem ciała. To będzie za mała. Tu by wlazło, ale na tamtym już nie wejdzie. No to jeszcze nic straconego przecież. Na dłuższą. Bo ten oryginalny przewód, co tam jest, żeby go ładnie zgrzało. Czyli dziesiąteczka tam chyba została. Tu została. Aha, tu wchodzi, tu wychodzi. No to sobie mogę już złapać nawet, bo tu jest w ten sposób rozwiązane, że jest przerwa zrobiona, czyli jak już będę miał prawie wkręcone do końca, wsunę sobie, ale tak wygląda na to, żeby to się dało do końca wkręcić. Może. Jeszcze kawał zostało, to nie wiem, jak to było dokręcone. Tam nie mogło być dokręcone, bo śruba jest za długa. Chyba, że uchwyt był zupełnie inny i się nie przyjrzałem. A bo do tego było tyle podkładek nawalone.
Nie, nie był wcale grubszy, jak widać tutaj. Dobra, krótsza śruba jest potrzebna, ale to muszę po nią iść. Dlatego chcę ten stół zrobić. Tutaj mam już materiał przygotowany. Ale powiem wam, że szczerze, skupiam się tam, póki jest pogoda głównie. Tutaj naprawdę z doskoku, albo po południu, jak już będzie szybciej ciemno, albo na miarę możliwości czasowych, żeby innych rzeczy nie zaniedbywać. Materiał mam przygotowany na stół. Nie robię jednak z kątownika 50 na 50 z uwagi na to, że nie dogadaliśmy w hurtowni, zamówiłem. Chłopak mi pociął nie to, co trzeba. Miał pociąć kątownik, ale nie będę też taki... Z tego też sobie poradzę, też będzie ok, a on nie będzie chociaż miał manka w hurtowni, bo zaraz by mu wpieprzyli to jako manko, tak, bo popełnił błąd. I koniec tematu. Czekam na tego, czekam na migomat, czekam na przecinarkę do metalu, tą taśmową. Zrobię sobie to tak, jak chcę i wtedy będę miał stół i tu będę miał całą ścianę z kasterkami na śrubki, na duperele, bo ja lubię mieć pod ręką, tak jak teraz widzicie. Nie mam zwykłej śrubeczki jednej, muszę lecieć tam do garażu poszperać. A są znowu na busach te śrubki, ale bus jest na dole u kawy. Dobra, jadę. Nie, pierwszy zrobię tą pompę i dopiero idę do chłopaków. Dobra. Mam już ręcznie ją wkręconą. Mogę sobie pod podkładeczkę chciałem wejść, ale coś mi się tu nie udało. Kapie mi tutaj lopeczka. Ale przystanie. Dobra, jest. Dużo większe jest. Nie pomyślałem o tym, czy tam będzie miejsce na nią. Czy jej miejsce trzeba będzie zmienić po prostu. Zobaczcie. Dużo większa jest pompa, czyli ten przewód, który miał iść, to jest oryginalny, tak? Zamieniliśmy to na ten przewód. Czyli to idzie do pompeczki, a to musi być połączone z pompeczką przewodem. Przewodem tym, którego tu mamy sporo. Nie wiem, jak to zrobić, czy zrobić taki rulon. Zaraz się zastanowię, chyba że pompę obrócę trochę w dół. Zobaczę zaraz. Mam już podłączone wszystko odwrotnie, jednak była pompka. Teraz jest kwestia taka, że tu miałem to, a tu miałem to. I powinno to w tym momencie pracować ładnie. Ale nie ma żadnego kubeczka, kurczątko. Już nie będę do... Nie będę do kubka po kawie. Bo nie takie już rzeczy robiłem, ale to by se mama pomyślała, że czub jakiś. Jakby mi kubek po kawie odniósł. Leci. Chyba leci. Ale głośno pracuje. Blacie. Tam to ciszej pracowało. Gdzie ja zwariuję, jak ja będę miał pracować tak? Zwariuję. Kurczątko. Tego to się nie spodziewałem. Tego to się nie spodziewałem. Pół litra poszło w ruch. A czemu tak głośno się idzie? Trzeba to zrobić inaczej teraz.
Czyli ten filtr jest filtrem oryginalnym i to jest drugi filtr, drugi filterek dodatkowy założony na przewodzie. Podoba mi się ta sytuacja. Tu się założy ładnie, to się zagrzeje. Na razie tego nie zgrzewam. Bo po co? Teraz muszę iść chłopakom zarzucić. Zasypać. Czyli... Tamta dużo ciszej chodziła. Też było ją słychać, ale to nie było to. Coś nie tak jest, tu jest. Molines. Ale czemu? Nie ma opcji, że czarny na bank tu jest czarnym, a czerwony jest zasilaniem tego wszystkiego. 12 V jest. Jeżeli to ma działać w taki sposób, to ja to pierdzielę. Ale dobra, będę o tym myślał później. No bo ta w oryginale co tu była, ona znacznie ciszej pracowała. Też był taki charakterystyczny dźwięk, bo ja nie wiem jak ona tam jest zbudowana. Ale było bardzo podobna. Podobnie chodziła, tylko dużo ciszej. Dobra, będę się martwił później. A teraz muszę lecieć chłopakom zrobić zasyp, bo zaraz Daniel przywiezie jeszcze jedną łódkę. Cześć. Udało mi się z pomocą wykręcić, ale musiałem jechać po baterię, bo te tutaj w nocy niestety były i zero prądu. Czyli temperaturka już spada stosunkowo nisko, ale udało mi się wykręcić bez rozwiercania, bez kombinacji alpejskich. Tamtą cewkę, śrubę od cewki. Jest zamontowana już cewka, składam tutaj dolot. Pompa, a to chyba pompę akurat jeszcze zdążyłem wam zaprezentować. Kupiłem już trochę śrubek, bo kurde, to już jest... Tylko kasterek brak. Kastereczek brak. Wszystko powolutku. Tu od tej cewki trzeba będzie przerobić przewód, bo on jest, nie wiem czy on z wary, czy nie, niejednokrotnie z wara się nie zrobiło nawet na nim. Ale tak jak wam mówiłem, powolutku i do przodu. Pompę też, jak wam mówiłem, zajmiemy się nią później, bo w tej chwili nie ma to znaczenia dla mnie. A to jest na dłuższy. Nie interesuje ten. No molucha, ale dziesiąteczka gdzieś była i się zmyła w burdeliku szefowym. Szefowy burdelik. To zostaje na razie, to będzie zaraz potrzebne. Trzeba ją namierzyć. Jedna, ale ją chyba płaskim kluczykiem będę musiał zaatakować. Dobra. To może wyglądać na materiałach, bo już widziałem, że w komentarzach było: nie dociągaj śrub na chama. Ja nie dociągam na chama. Ja mam takiego chama w ręce, żebym zerwał te śruby momentalnie. Wbrew pozorom, to, że jest bardzo wolno robione, to właśnie dlatego to robię, żeby ich nie zerwać.
Czyli naprawdę staram się to zrobić z umiarem. Nie mam klucza. Pewnie klucz będzie zakupiony. Dynamometryczny. Tym bardziej, że mam dokumentację do tego silnika. Aha, świece jeszcze zamówiłem. Nie mogłem namierzyć cholera tego, bo żadnego nie miało nabicia ani oznaczenia wiatrak. Zamontowałem na razie ten, który był. No. Myślę, że lepszy byłby w 100% oryginalny. W sensie, on jest oryginalny, ale zobaczcie, jest powyginany. Znaczy powyginany. Gdzieś tam pohaczył kiedyś pewnie. Pewnie nie jest już wyważony idealnie, tak jak... A trochę tych obrotów jest na tej pompie, tak więc... Myślę, że nie do końca to jest zdrowe dla pompy. Kto wie, czy przez to się pompa nie rozleciała. Dobra. To by było. Teraz świeca. Wkręcić jeszcze jedna świeca była. Tutaj od chłopaków brałem. To są wymienione części, czyli tak o jeden wtrysk. Drugi wtrysk, trzeci wtrysk. Podkładki też mi dał nowe znajomek. Jeszcze muszę tam dwie wyciągnąć, nie mogę ich wyciągnąć, cholera jasna. A tu jeszcze zibła świeca. No i wężyka też mi dał kawałek, nie miał zbyt wiele go, bo wychodzi na to, że wężyk jest sparciały strasznie. Nie wychodzi na to, tylko tak jest. W rzeczywistości tu włożył mi świecę. Świece są zamówione. To jest ta. Pozostała. Właśnie o świece. O świece mi zwracaliście uwagę. Nie dokręcaj na hama świec. Ja ich nie dokręcałem na hama. Spokojnie. Na sam koniec wymienię olej. I zobaczymy. Co z tego będzie? To, że w ten sposób ciągnę, to nie znaczy, że ja używam całej siły, bo nie używam. Już jestem z powrotem. Czyli świece przykręcone. Świece przykręcone. To będzie chyba to. Teraz tą listwę łączącą wszystkie ze sobą. I zasilanie na świece. Prądowe. Teraz co? Teraz zajmiemy się paliwkiem. A w pierwszej kolejności musimy przekręcić wtryski. A żeby przekręcić wtryski, muszę wyciągnąć stare podkładki. Dwie wyciągnięte mam. Muszę wyciągnąć jeszcze jedną. Tą, która utkwiła mi tutaj. Wyciągnę ją i wracam do was. Oła! Mam wyczyszczone wszystko. Dobra, drugi. Pierwszy, drugi, trzeci, ok. Podkładki również mam nowe. I możemy atakować. Mamuśka dzwoni do mnie. Teraz głupiałem, bo nie pamiętam, czy pierwszy był od tej zaznaczony, czy od tej. Muszę zobaczyć na YouTubie na film, bo mam pierwszy, drugi, trzeci oznaczony. Pierwszy, drugi, trzeci. Zobaczę, od której strony szły. Na filmie zobaczę i je skręcam, a tymczasem idę na chwilę do chaty. Wszystko już wiem. Pierwszy był od lewej, czyli ten. Jedno nacięcie miał.
ten, bo pierwszy od lewej miał jedno nacięcie. Pod spód ten, dla pewniaka tak. Czyli tutaj od tej strony był. Podkładeczka leży. Tu specjalnie mi założył znajomy, żeby w takiej kolejności, mówi, że nieraz to mylą przy składaniu i później, jeżeli w ogóle odpali, to tylko na wolnych obrotach, czyli nie wolno tego pomylić. To ma być w tym miejscu. I dopiero wyżej idzie reszta. Żadnego przedłużki. To gdzieś była z innego zestawu, ostatnio widziałem. Gdzieś tu była z tego. Sam czcigodny dyrektor dzwonił, żebym wrzucił jeszcze 3 łyżki chłopakom. Oczywiście tego też nie robię na chama. Tu by był bardzo wskazany klucz dynamometryczny. Sekunda, powkręcam i lecę do Kowulca. To jest druga. Ładnie siedzi. Drugi, a nie druga. Czyli serce kopareczki, pompa jest jak nowa w tej chwili, wtryski również nówki. No i zobaczymy. Uważam, że będzie ok. Jeżeli nie, jeden z pomysłów, jaki jeszcze mam, kolejny, to sprawdzę rozrusznik. Bo nie do końca jestem pewien, czy on z odpowiednią prędkością kręci, ale mogę się mylić, zobaczymy. Tak bym to zostawił. Dobra, lecę do kawy wrzucić chłopakom i wracamy, składamy resztę. Dobra, słuchajcie. Ten do wymiany oczywiście. Chciałem sobie zaraz paluchów pociąć. Jeszcze mi się przydadzą w życiu. Okej, no zobaczcie, co się z tym dzieje.
Ten, kurczę, jak przymierzaliśmy, to ten był za mały. Trzeba mówić, że niestandardowe średnice to są. To mi dał takie jeszcze. To powinno być ok. Powinno się dać z tym podziałać. Koniec był imprezy. Nie może być koniec, bo za mało trochę flaszy. Tym będzie lepiej. Dobra, zakładam, nakładam i wracam. Na długość już mam obciętą. Przykręcimy rurkę. Dziewiętnaście. Możemy założyć sobie już ten wężyk tu na swoje miejsce. Oczywiście bez składania całości do kupy, tylko podłączę powietrze, przewody wodne, uzupełnię wodę, chłodnicę tak ustawię, żeby nie chodziło mi o wiatrak i spróbujemy odpalić. Przelewy. Dobra. I co? Teraz tu musimy przykręcić to. Przykręcam i do was wracam. Dobra, i to obejście, które tutaj mamy zrobione, czyli ten oryginalny paliwowy wywaliłem. Właściwie... Aha, bo on pękał przecież dlatego. Okej. Panie, co pan tu wymyśla? Tak nie może być. To musi być cacuszko wszystko. Okej. Czyli teraz co? Tutaj. Tu
Tak to było. To był ten osobny trzeci. To będzie co, to 17? Czy nie? Chyba tak. Dobra, ich na razie nie skręcam tu na chama. Zobaczymy pierw, czy pluje paliwo. Będzie do odpowietrzenia. Natomiast te na pompie mogę, a wręcz muszę je od razu złapać już, ok, żeby były. Tak było, czy tak? Tak, bo one miały ten wspólny element, który je łapał, trzymał na miejscu. Dobra. Dobra, poskręcam to. Poskręcam resztę dupereli, czyli wymienię olej, przewody powietrzne, wodne, uzupełnię wodę w chłodnicy. Pierw sobie poobserwuję. Zobaczcie, jak tu wyrzeźbione. Zobaczcie. Wysokie prawdopodobieństwo, że się mogła zrobić wara, albo pewnie się nieraz zrobiła. To trzeba w ogóle wypier papier i to przerobić. Na razie to po prostu dobrze zaizoluję tutaj, w tym momencie, żeby nie dopuścić. Chyba, że uda mi się wyciągnąć końcówki, to on wtedy zaizolował je super i myślę, że da się to zrobić. Czyli trzeba byłoby obrócić do wyciągnięcia tylko. Jakoś musiały być włożone tutaj. Element nierozbieralny, czyli było cyk, 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 tylko nie chcę iść do góry tutaj, nie chcę współpracować, chyba że tu jest jakaś, nie, nie ma blokadki, wolałbym zostawić oryginalną część, bo z tej strony jest żeńska, albo gdzieś dostać takie elementy, tu poprzecierane te kable, tutaj również, zobaczcie, ta izolacja jest. Generalnie rzecz biorąc, instalacja jest do wymiany. Ja to teraz to tylko poizoluję. Poizoluję, żeby uniknąć zwarcia. I wracam. Słuchajcie, tu jest czujnik ciśnienia oleju. Zobaczcie, co to jest zrobione. Masz kur... Warszawa. Rzeźba, nie? Rzeźba w ryżu, delikatnie rzecz biorąc. Trzeba to oczywiście poprawić, bo to jest nawet niepolutowane, zobaczcie. Dobra, taki wystarczy, ten oryginalny, przewód od tego. Bo nie wiem, coś tutaj też jest kombinowane, a to już było przetarcie. Nie wiem, może się uda na tym króciaczku zrobić. Nie wiem, czy to będzie to, ale chyba tak. Olej spuściłem już, to będzie to.
Zrobię to tutaj, na tym jednak, tu zaizoluję, tu gdzie było. Zrobię to po prostu w ten sposób. Tu jest ten czujnik. Te wszystkie powymieniają końcówki. Tu od rozrusznika, od alternatora. Tu poizolowałem to, co wam mówiłem. Tutaj zaizolowałem tak, że na pewno się nic nie wydarzy. Mówimy tu o zwarciu oczywiście, nie? I co, chwila prawdy chyba. Tak czy nie? Myślę, że chwila prawdy. Czyli tak, nie są dokręcone tutaj od góry jeszcze śruby. Z uwagi na to, żeby zobaczymy, czy w ogóle podaje. Jeżeli podaje, to w taki sposób ja zawsze odpowietrzałem diesla i zawsze się sprawdzało. Wydmuchałem sobie, żeby zaobserwować, czy nie ma gdzieś wycieku wody. No i przede wszystkim ropeczki, ropuni. Czyli bez grzania świec w pierwszej kolejności. Zobaczymy, czy... jest nabity. Również. Słychać dokładnie jak cewka odpuszcza gaszenia. I teraz bez grzania świec. Bez grzania świec jedziemy i tak nie odpali w ten sposób, bo to jest poluźny. Dobra, mamy. No i teraz, moi mili, powinno zagadać. Czyli grzejemy świeczki. Dogrzamy. Lipa. Gdzie my mieliśmy samo starta? Tutaj mieliśmy. Czyli tu bezpośrednio możemy podawać tutaj. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Słuchajcie, no niestety ja się w tym momencie mogę powiedzieć, że poddaję, bo szkoda mi już na to czasu. To co możliwe zrobiłem, czyli serce silnika jest nowe, pompa, wtryski nowe. Oddaję to do osób mądrzejszych, bo szkoda mojego czasu, ja w tym czasie zrobię inne rzeczy sobie. No i tyle, zobaczymy co się będzie działo. Może duperela, może nie. Ciężko mi powiedzieć. Generalnie sytuacja jest taka, wyobraźcie sobie. Zaraz ten, dogram do końca. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, dziwny objaw, wydaje mi się, że dziwny, chyba że to już złudzenie jest, albo już szukanie dziury w całym. Normalnie z wydechu sytuacja się dzieje tak, jakby zasysał. Czyli kręcąc silnikiem pojawia się dymek, ale tak jakby na drugim obrocie wsysa, wypuszcza, wsysa, wypuszcza, wsysa, wypuszcza, wsysa. Tak więc będę was informował, co się z nią dzieje, gdzie ją oddam, ale to muszę chwilę pomyśleć teraz, bo muszę tu się ogarnąć. Chłopaki kończą wibrować drugą warstwę, czyli na gotowca mamy. Myślę, że dzisiaj albo jutro będzie szansa, żeby babką już pojechać na Wiochę, tam gdzie będziemy budować dom. No i tam mamy wyznaczoną już zgodę, tam można robić wykop. Tak więc ten temat koparki, na pewno do niego wrócimy, czy też ja wrócę do niego z całą pewnością. No bo chciałbym, żeby jednak na tej drugiej budowie już, czyli powiedzmy za 2 tygodnie, będziemy mieli etap ten, który mamy tutaj. No może za 3, w zależności od pogody, bo dzisiaj już bardzo zimno rano było. No pogoda rozegra karty, ale tu w tej chwili 1-0 dla Kuboty.